Witam Was serdecznie, nazywam się Marta Gierlińska, jestem certyfikowanym coachem i trenerem. I dzisiaj udało mi się zaprosić na spotkanie Marlenę Grzymkiewicz, która prowadzi swoje własne spa, swój salon fryzjerski połączony z salonem kosmetycznym. Udało jej się osiągnąć sukces w własnym biznesie i chciałabym, abyście zainspirowały się i zainspirowali tym, w jaki sposób ona doszła do tego, gdzie jest, w jaki sposób podążała swoją własną drogą. Marleno, od 2011 roku prowadzisz swój własny salon, od 2013 roku zajmujesz się kosmetyką. Jaka była Twoja droga? Ponieważ dosyć często spotykam się z takim podejściem, że prowadzenie swojego własnego biznesu albo jest skrajnie trudne i lepiej się za to nie zabierać, albo są ludzie, którzy mówią, a wcale się nie trzeba napracować, wystarczy założyć firmę i jakoś to będzie. Jaka była Twoja droga? Moja droga tak naprawdę była zupełnie inna, można powiedzieć, niż w chwili obecnej, jak to wygląda, ponieważ miałam zupełnie inną wizję firmy i po prostu pewnego dnia zainspirowana tym, że dostałam właśnie taki bon upominkowy do spa i było mi tam bardzo miło i przyjemnie, pomyślałam sobie, że też chciałabym coś takiego robić. Przyszło to tak naprawdę bardzo szybko i można by wręcz powiedzieć, że była to pochopna decyzja, ale patrząc z perspektywy czasu, myślę, że takie długo przemyślane decyzje nie zawsze są tak naprawdę takie bardzo fajne. Lepiej, myślę, zaufać swojemu instynktowi i podążać za tym, co akurat przyszło na myśl, ponieważ w momencie, kiedy przyszło mi do głowy, żeby założyć tego typu działalność, weszłam na internet w momencie, kiedy tak naprawdę chciałam pójść się zdrzemnąć. Ale no nie pozwalało mi to zasnąć, ta ciekawość, jakie są koszty wynajmu takiego lokalu, czy są ogólnie w naszym mieście dostępne fajne lokale. I praktycznie po pół godziny spotkałam się z właścicielem lokalu, który był moją pierwszą lokalizacją i decyzja była podjęta praktycznie od razu, gdzie nie miałam zielonego pojęcia o tym, z czym to się wiąże, co ja będę potrzebowała do tego typu działalności, bo jakby, tak jak mówię, zawsze robiłam coś zupełnie innego. No i po prostu decyzja została podjęta i zaczęło się dziać. Mhm. Niemniej jednak, patrząc z perspektywy czasu, uważam, że jeżeli ktoś działa chociaż odrobinę w danej branży, bez problemu może otworzyć swoją działalność w tym, na czym się zna. Od 2013 roku, tak jak wspomniałeś, zaczęłam zajmować się kosmetyką i to był tak naprawdę taki kulminacyjny punkt w mojej działalności, ponieważ dopiero w tym momencie dokładnie wiedziałam, o co chodzi w mojej branży i mogłam stać się nie tylko właścicielem firmy, ale również specjalistką w tym, czym moja firma się zajmowała. Otwarcie firmy nie jest czymś naprawdę bardzo ciężkim. Niemniej jednak, tak jak mówię, patrząc z perspektywy czasu, jeżeli chociaż odrobinę na czymś się znamy, śmiało można podążyć w tym kierunku. Tak naprawdę prowadząc swoją działalność, trzeba liczyć się z tym, że to nie jest tak pięknie, jak każdy sobie myśli, że otworzę działalność, będę swoim szefem i od dzisiaj leżę tylko na łóżku, nic nie robię, ponieważ moja firma sama na to wszystko pracuje. Nie, trzeba naprawdę dużo poświęcić czasu swojej firmie, szczególnie na początku. Trzeba się w nią zaangażować i tak naprawdę przygotować się na wszystko, co może się wydarzyć. Może się zdarzyć tak, że przez cały okres prowadzenia swojej działalności nie spotkamy się z żadną kontrolą, z żadnym nieuprzejmym pracownikiem i po prostu uda nam się mieć naprawdę zgrany i świetny zespół w swoim życiu. Ale nie zawsze niestety w życiu bywa tak kolorowo. Niemniej jednak nie należy bać się tego wszystkiego, ponieważ jeżeli ktoś nie podejmie ryzyka, to tak naprawdę zawsze będzie mógł się zastanawiać, co by było gdyby. A w tym momencie prowadząc swoją działalność, nie musi się zastanawiać nad tym, co by było gdyby, bo on wie, co jest w momencie, kiedy coś zrobił dla siebie, wie, co tak naprawdę chce robić, gdzie jego firma ma być. I myślę, że nie ma. No jest to naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego prowadzenie swojej działalności. Jest to bardzo duża odpowiedzialność, trzeba się z tym liczyć. Niemniej jednak z tej odpowiedzialności też płynie bardzo wiele korzyści. Jeżeli ktoś chce
chce być liderem, bo tak naprawdę trzeba tutaj być liderem, trzeba być szefem, jeśli zatrudnia się pracowników, trzeba im pokazywać, w którą stronę mają iść, jakie są konkretne nasze wymagania w stosunku do nich. Po prostu musimy sami wiedzieć, czego my chcemy od swojej firmy. To będzie sama przyjemność. Szczególnie, jeśli robimy to, o czym mamy pojęcie, na czym się znamy, a nie tak jak na przykład przez pierwsze 2 lata mojej działalności. Głównie to polegało na tym, że powiedzmy obsługiwałam klientów przy recepcji, no i zanosiłam dokumenty do księgowej. Mhm. W momencie, kiedy zajęłam się kosmetyką, prowadzenie tej firmy stało się takim hobby, ponieważ nie tylko zapisywałam tych klientów, ja również mogłam z nimi porozmawiać na konkretne tematy, doradzić im konkretne rzeczy, i wiedziałam, do czego ich zapraszam do swojej firmy. Sama też decydowałam o tym, jakie usługi są w mojej firmie oferowane i mogłam zdać sobie sprawę z tego, jakiej jakości są to usługi. Mogłam polegać nie tylko na pracownikach, ale również na sobie, na swojej intuicji, na swojej wiedzy przede wszystkim. Mówiłaś, że to był pewnego rodzaju impuls dla Ciebie, żeby zacząć prowadzić swoją firmę. Ale chcę tu troszeczkę bardziej dopytać, czy w jakiś sposób myślałaś o prowadzeniu swojej firmy wcześniej, czy nie wiem, to była jakaś Twoja wizja życia, czy rzeczywiście na tu i teraz zdecydowałaś i założyłaś firmę? Prawda jest taka, że rzeczywiście myślałam od zawsze o tym. Nawet będąc już w liceum, wiedziałam, że po prostu będę swoim szefem. No, to tak głęboko we mnie tkwiło, że nie wyobrażałam sobie innej ścieżki mojej drogi w życiu. Wcześniej, tak jak wspomniałam, robiłam coś innego. To była organizacja imprez, menedżerowanie, więc jakby w pewnym stopniu ja już zaczęłam, zanim otworzyłam swoją działalność, już zaczęłam pracować nad tym, żeby jednak być swoim szefem, bo menedżer tak troszeczkę jest swoim szefem mimo wszystko. Taka była moja wizja życia. Zawsze chciałam prowadzić swoją działalność, mimo tego, że było impulsem podjęcie tego typu działalności, ale zanim otworzyłam salon, ja już fizycznie prowadziłam tą działalność. Ona tak powiedzmy była w takim delikatnym eterze, ponieważ to nie do końca było jeszcze wiadomo, co to będzie. Niemniej jednak wiedziałam, że to będzie na pewno zawsze prowadzenie swojej działalności.